Siemano. No i jak? Zima się zaczęta, ja już kopię ziemniaczki w tym roku. Jedziemy przetestować. Już? Jedziemy kopać ziemniaczki Renomi. W sumie ja jestem jakieś zamówionko malutkie, ale jest to okazja ogólnie po to, żeby przetestować kopaczkę. Czy wszystko chodzi? Czy wszystko będzie chodzić? Czy będzie tak jak trzeba? Czy coś się nie będzie działo? No wiecie, to zawsze coś może być. Także taka sytuacja, obligacja. Ta kopaczka jest ta kopaczka jest niesamowita. Zawodna jest. Dobra, jedziemy na pole. Ale naprawdę fajna kopaczka. Podoba mi się kopaczka, kurka wodna. Chociaż przedopowiem wam, że przydałby się kombajn jeden. Taki mały, grimy mały, taki jakiś stary nawet. Ze zbiornikiem. Co tam wlazła? Jezu, władzi tam gdzie nie trzeba. A jakbym włączył, to by ją zmieliło. Dobra. Zjebka. DHP. Dobra, idziemy na pole. Dewastacja przez dziki w tą stronę, a tu już tak mniej trochę. I tu, i tu poprzeczniak, i tu kawałeczek, i łyżka. No tak kopiemy, no nie wiem. To jeszcze chyba, nie? To już 700 kilo w niej. 20 woreczków, to jest...
teraz 450. Not gonna cry. Sezon otwarty 2020. Ziemniaczki. No właśnie, a nie to. Chodzi, brzęczy. Lulejka. Lulejka odeszła. Co to jest? Szczury. Gryzły. To gady. Jak nie dziki, to szczury. Albo ptaszki, bo są podziubane. No, to też ptaki mogą być, no? Też dziubą. Żurawie. Któryś raz z kolei taki ziemniak. Taki też potrafią. No zobacz, to jest podziubane. Czteronożny, skoczonowy chłopak z uszami. Z dwoma zębami takimi. Tak, i nazywa się Misiu Szatek. Ranomi, dobra. Ranomi, ziemniaczki Ranomi. Prezentacja Ranomi. Ładne te Ranomi. Podobają mi się. Ale jeszcze tydzień by było tego... By były lepsze, nie? No, jeszcze zielone na samym wierzchu. Gdzie? Ty, faktycznie, patrz. Trzeba go wywalić. Co? Ty, patrz, się robi. Zrobiłeś. Ja pierniczę, ale ziara. Wyrzuć go. Masz, mam. Jeszcze ty cię wywalił. Nic. Dobra, Ranomi. Dobra, jakby ktoś chciał młodego ziemniaczka tu uderzać tutaj do nas. Na mail napisać. Sprzedamy każdą ilość. Kurierem wysyłamy. O, nawet kurierem wysyłamy. Oczywiście. Jak to jadą, to będą czarne. Nie, no ile na drugi dzień? Trzeci, co ty? Będą eleganckie ziemniaczki. O, dobra. Tam kurier się spóźni, za tydzień zawiezie. Dobra, to zrób prezentację. Tam, proszę, nie, piękny tam, o, ziemniaczek. Tego wyrzuciłeś? Nie wiem. To trzeba go dorzucić. No. O, widzisz, właśnie. Trzeba go dorzucić, bo nie będzie wagi. Nie ma oszustwa. Dobra. Jakby ktoś chciał młode ziemniaki, handel hurtowy jak najbardziej. Edi otwiera sezon. Tak, otwarcie 2020. Przykryjcie szmatę. Pęcherzu, no, przykryjemy. Żeby szmatę. Nie schł- Dobra. A pęcherz to jest efekt uboczny. Dobra, trzymajcie się. Chcecie ziemniaczki, co młodego, każda ilość. Dobra, tirami tak nawet. Chcecie to jeszcze? Tirami, statkami, słyszysz, samolotami. Ewentualnie jakby chciał dwa ziemniaczki, trzy, to też można przyjechać. Nawet sprzedamy kilogram. Na wagę. Dobra, trzymajcie się. A teraz tak, na samym końcu chciałem pozdrowić kanał Prawie Enduro i polecić chłopaków, tutaj gdzieś tam subskrypcja, także odwiedźcie kanał, chłopaki są, wioska obok, także pozdrawiam chłopaków, trzymajcie się, hej!